Otwieram 54. sesję, 54. sesję Rady Gminy Ujazd. Witam pana wójta Artura Pawlaka. Witam pana zastępcę wójta Pawła Lasotę. Witam panią skarbnik Dominikę Mariańską. Witam panią sekretarz Honoratę Bogus. Witam panią mecenas. Witam pracowników Urzędu Gminy. Witam kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Ujazd. Witam panie sołtyski, witam panów sołtysów, witam koleżanki i kolegów radnych. Stwierdzam kworum. Porządek obrad radni dostali drogą elektroniczną. Czy do porządku obrad są jakieś uwagi, zapytania, ktoś chce coś prowadzić? Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujazd w roku 2022. Tutaj nadzór pana wojewody miał pewne uwagi, to zostało skorygowane. Ten projekt był przedmiotem prac stosownej komisji i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję panie wójcie. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Przechodzimy do punktu kolejnego. Zgłaszanie uwag do protokołu sesji numer 53/22. Czy są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo. Dzisiejsze wystąpienie rozpocznę od informacji na temat wydarzenia sportowego, które to wydarzenie w kontekście naszej gminy, jeżeli chodzi o najnowszą historię, jest wydarzeniem bez precedensu. Otóż Polski Komitet Olimpijski zaufał tutaj władzom gminy i powierzył organizację wydarzenia o randze ogólnopolskiej. Tym wydarzeniem były obchody centralnych uroczystości Dni Olimpijczyka właśnie w tym roku w Ujeździe. Główne te uroczystości odbyły się i odbywały się 20 kwietnia w Gminnej Hali Sportowej. Tutaj, szanowni państwo, naszą gminę odwiedziło szereg osób ze świata sportu, jak również polityki. Ta osoba w środku to jest właśnie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Andrzej Kraśnicki. Tutaj możecie państwo zobaczyć również pana wicewojewodę Karola Młynarczyka, fantastycznych sportowców, pana Tadeusza Metnika, olimpijczyka, również olimpijczyka i równocześnie wiceprezesa PKOL-u, pana Mieczysława Nowickiego, nasza fantastyczna olimpijka i mistrzyni, pani Wanda Panfil, jest również wiceburmistrz Opoczna, jak również starosta opoczyński, pan Marcin Baranowski. Generalnie uroczystość została rozpoczęta poprzez odpalenie znicza olimpijskiego. Dokonał tego nasz tutaj wychowanek, obecnie jeden z najbardziej utalentowanych sportowców wywodzących się z naszej gminy, łyżwiarz Kornel Witkowski, w asyście, moi drodzy, złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich, pana Zbigniewa Brudki. Generalnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o tych
tych naszych mistrzów fantastycznych olimpijskich na tą uroczystość i nie tylko, ponieważ ta uroczystość odbywała się w ramach Tygodnia Olimpijskiego. Przyjechało ponad 20 olimpijczyków, których właśnie gościliśmy w ujeździe. Między innymi właśnie pan Zbigniew Brudka, pani Luiza Złotkowska, pan Tadeusz Mytnik, pan Mieczysław Nowicki i wielu, wielu, moi drodzy, innych, pan Paweł Abratkiewicz, nasz Tomaszowianin, Wanda Panfil i wielu, wielu innych. Takie, moi drodzy, fantastyczne osobistości świata sportu gościliśmy właśnie w ujeździe w gminnej hali sportowej. To wydarzenie, moi drodzy, było też okazją do wyróżnienia osób, sportowców, działaczy, którzy działają na niwie właśnie tej sportowej. Takie stosowne odznaczenia, złotą odznakę odebrała pani Wanda Panfil, srebrną tutaj w środku prezes Stali Niewiadów pan Radosław Biedrzycki, ale również tak prezes Orlika pan Arkadiusz Knap. Nasi, moi drodzy, tutaj przedstawiciele gminy Ujazd, pan Marcin Kocięba, wiecie, znacie tę osobę, ponieważ jest to no, nasz wychowawca, trener pokoleń naszych dziewcząt, które fantastycznie sobie radzą w koszykówkę, nasz mistrz świata, pan Michał Krajewski, czy wychowawca wielu pokoleń piłkarzy, pan Kazimierz Kochelski. Szereg osób zostało z tego tytułu właśnie odznaczonych przez pana prezesa, przez PKOL i przez naszych olimpijczyków, jak również szereg młodych sportowców, którzy, no, mamy nadzieję, że już niedługo będą walczyli o medale na kolejnych olimpiadach. Stosowne, moi drodzy, prezenty odebrali również uczniowie naszych szkół z Ujazdu i z Niewiadowa, którzy brali udział w konkursie plastycznym i ci, którzy no, zajęli te takie premiowane miejsca i popełnili no, piękne prace plastyczne dotyczące właśnie tematyki olimpijskiej. Zostali, moi drodzy, właśnie wyróżnieni i tutaj w asyście właśnie między innymi naszych mistrzów olimpijskich. Myślę, że to fantastyczne zdjęcie można sobie zatrzymać na lata. Ja, moi drodzy, chciałem bardzo serdecznie podziękować oczywiście przede wszystkim prezesowi PKOL-u, panu Andrzejowi Kraśnickiemu, ale również szczególnie wiceprezesowi, panu Mieczysławowi Nowickiemu, to jest ten pierwszy pan z lewej, oraz panu Tomaszowi Rosetowi, to jest z kolei pierwszy pan z prawej. Panowie zarządzają Regionalną Radą Olimpijską w Łodzi i dzięki współpracy właśnie z tą instytucją i oczywiście z PKOL-em mogliśmy być przez chwilkę na ustach całej Polski w związku z organizacją tego ogólnopolskiego wydarzenia. Stosownymi tutaj wyróżnieniami zostali nagrodzeni również pani Kamila Kochelska oraz pan Bartosz Urbańczyk. Kwestia, moi drodzy, w kontekście tej uroczystości takich elementów artystycznych fantastycznie zaprezentowały się nasze dziewczęta z zespołu Ale o co chodzi, jak również nasza pani Ania Szymczak, fantastyczna właśnie tancerka, absolwentka naszej szkoły w Ujeździe, fantastycznie się zaprezentowała w takim solowym repertuarze. Niemniej fantastycznie zaprezentowały się nasze dziewczynki ze szkoły w osiedlu Niewiadów, śpiewając utwór Atlanta, który w oryginale śpiewa Edyta Górniak. Dziewczynki dumnie zaprezentowały ten utwór i myślę, że nie gorzej.
Z takich, moi drodzy, właśnie jeszcze informacji uzupełniających, to był rzeczywiście taki moment, gdzie sporo osób miało możliwość spotkać się i porozmawiać. Tak jak Państwu mówiłem, tutaj pan wicewojewoda Karol Młynarczyk, starosta opoczyński, pan Marcin Baranowski, radny sejmiku województwa łódzkiego, pan Janusz Ciesielski, czy pani Ewa Wędrowska, która reprezentowała marszałka pana Grzegorza Schreibera. Dodatkowo, moi drodzy, takim wydarzeniem podczas tych obchodów była obecność grupy zawodników z Ukrainy. Ci zawodnicy i zawodniczki, moi drodzy, przebywają w centralnym ośrodku w Spale. To są uchodźcy, trenują kolarstwo. Na tą chwilę COS w Spale jest ich domem i my tutaj w ujeździe w tym dniu też gościliśmy całą drużynę tych młodych, dzielnych ludzi wraz z trenerami. Takie przesłanie na tym zdjęciu właśnie: stop wojnie, stop war. Także też no, taki fajny akcent związany z tym, co się dzieje niestety na Ukrainie. Całość, moi drodzy, ci z Państwa, którzy orientują się w kwestiach sportowych, to znają bardzo dobrze to nazwisko. Poprowadził duet legendarny dziennikarz sportowy, radiowy, telewizyjny, pan Henryk Urbaś i nasza fantastyczna absolwentka szkoły podstawowej w Ujeździe. No myślę, że kariera, że tak powiem, dopiero przed nią. Piękna, inteligentna, świetnie sobie poradziła w duecie z panem Henrykiem Urbasiem pani Wiktoria Piekarska. A z tego miejsca pragnę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi województwa łódzkiego, panu Grzegorzowi Schreiberowi, który objął patronatem właśnie te uroczystości. Także panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również w imieniu swojego zespołu całemu działowi promocji Urzędu Marszałkowskiego, który tutaj dzielnie nas wspierał w organizacji tego wydarzenia. Kolejny temat, moi drodzy, jak Państwo wiecie, podjęliśmy działania mające na celu odzyskanie praw miejskich przez ujazd. Wspólnie z panią sekretarz, z panią honoratą Bogus, kompletny wniosek dostarczyliśmy do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W tym tygodniu przedświątecznym miałem przyjemność i okazję właśnie odwiedzić pana wojewodę i rozmawiać naszych różnych tematów, między innymi na ten. W przyszłym tygodniu, szanowni Państwo, oficjalnie my jako gmina zostaniemy poinformowani, a ja później poinformuję Państwa o decyzji pana wojewody co do dalszych losów tegoż wniosku. Jeżeli zostanie on zaopiniowany pozytywnie, a tak sądzimy, wówczas pan wojewoda ten wniosek prześle do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a później ten wniosek, jeżeli wszystko będzie oczywiście w porządku, trafi do prezesa Rady Ministrów, który najpóźniej do 31 lipca wyda decyzję o tym, czy ujazd od 1 stycznia 2023 będzie miastem, czy też nie. Kolejny ważny temat: wspólnie z wójtami, burmistrzami, prezydentami poszczególnych samorządów podpisaliśmy akt notarialny powołujący spółkę Simka ZN Łódzkie Centrum, która to spółka między innymi na terenie gminy Ujazd wybuduje mieszkania na wynajem. I przechodzę, szanowni Państwo, do tematów inwestycyjnych. Jak Państwo możecie zobaczyć, ponieważ jest to teren, który sąsiaduje z budynkiem, w którym się teraz znajdujemy, przebudowa obiektu basenowego. Otóż na tą chwilę zamontowano zjeżdżalnię trójkolorową zjeżdżalnią Snake oraz urządzenie na wodnym placu zabaw. Rozpoczęto montaż folii w stawie kąpielowym. Trwa montaż ogrodzenia zewnętrznego od strony drogi wojewódzkiej. Wykonano zadaszenie nad tarasem sali konsumpcyjnej. W kontekście właśnie Akademii Sportu dokonaliśmy też otwarcia ofert w ramach szeregu zadań. Dla przykładu zakup wyposażenia siłowni do Akademii Sportu.
Niestety tutaj dokonaliśmy unieważnienia postępowania w zakresie części pierwszej z uwagi na to, że zaoferowany sprzęt był niezgodny z wymaganiami zamawiającego. Druga oferta przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. I dalej, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na część drugą, czyli zakup dostawy i wyposażenie siłowni do budynku numer 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Prestige Sport z Legionowa. I dalej kolejne właśnie otwarcia w kontekście zadań następujących: zakup, dostawa i montaż mebli do Akademii Sportu, a następnie zakup, dostawę wyposażenia gastronomicznego i ogłosiliśmy postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia do stawu kąpielowego. Także to jest jeszcze, moi drodzy, szereg odrębnych postępowań w kontekście właśnie Akademii Sportu. Kolejna nasza duża inwestycja, przebudowa budynku po przedszkolu samorządowym. Wykonawca realizuje tę inwestycję. Wykonał szereg prac, prace idą zgodnie z harmonogramem, a nawet wykonawca troszkę ten harmonogram wyprzedza. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w kontekście tego, że kwoty, które pojawiły się po przetargu, znacząco przewyższały kwoty zabezpieczone w budżecie gminy. Zorganizowałem spotkanie z radnymi Rady Gminy i tutaj podjęta została decyzja o tym, że przetarg ten zostanie unieważniony. Rozłożymy akcenty finansowe w kontekście realizacji tej inwestycji troszkę inaczej i spróbujemy ogłosić jeszcze jeden przetarg. Przetarg będzie ogłoszony najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ujazd, ulica Antolin, Przesiadów i Skrzynki. 11 kwietnia dokonaliśmy otwarcia ofert. Aktualnie trwa ich badanie oraz ocena. I podobnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o drogę gminną w miejscowości Wykno. 11 kwietnia dokonaliśmy otwarcia ofert. Trwa ich badanie oraz ocena. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciosny, Buków, Parcel. Wykonawca prac projektowych opracował dane wyjściowe do projektowania i przedstawił do zatwierdzenia inwestorowi. Dalej, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa. Wykonawca opracował koncepcję budowy budynku tejże świetlicy oraz zagospodarowanie terenu i w dniu 12 kwietnia przedstawił inwestorowi do zatwierdzenia, ewentualnie do wniesienia uwag co do opracowanej koncepcji. Zagospodarowanie działek w kontekście utworzenia miejsc postojowych, etap pierwszy. 15 kwietnia dokonaliśmy otwarcia ofert. Aktualnie trwa ich ocena oraz badanie. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kontekście rozbiórki budynku na działce gminnej. Mówimy tutaj o działce gminnej w miejscowości Przysiadów, tą, którą przejęliśmy od Skarbu Państwa. W ramach tego zadania dokonaliśmy opisu przedmiotu zamówienia, ustaliliśmy wartość szacunkową. Następnym krokiem jest przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o cenę, które to postępowanie wyłoni wykonawcę przedmiotowej usługi i takie postępowanie, moi drodzy, właśnie ogłosiliśmy w trybie zapytania ofertowego. Dalej, zagospodarowanie Placu Wolności w miejscowości Ujazd. Przeprowadziliśmy postępowanie oraz podpisaliśmy umowę z wykonawcą Archus Biuro Projektowe Olga Stępień na właśnie zadanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kontekście tego, jak ma wyglądać Plac Wolności w niedalekiej przyszłości w Ujeździe. Wiecie Państwo, że szereg zadań, które planujemy do realizacji, staramy się o to, aby pozyskać środki zewnętrzne z różnych źródeł. Tak ma miejsce w kontekście boiska wielofunkcyjnego w Dębniaku. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Dostępny samorząd, kwestia tutaj usprawnień, ulepszeń w Urzędzie Gminy, nie tylko. Złożyliśmy wniosek do PFRON-u i, moi drodzy, złożyliśmy też wniosek do WFOŚ-u w kontekście tutaj takiego tematu jak zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, celem pozyskania dodatkowych pieniędzy na
dokończenie tej inwestycji, jaką jest remont budynku po przedszkolu samorządowym w Ujeździe. To znaczy, no, przepraszam, źle się wyraziłem, ta inwestycja będzie zakończona i pewnie jeszcze przed czasem, natomiast pojawiła się szansa, żeby pozyskać dodatkowe dofinansowanie. Korzystamy. Brygada remontowa, moi drodzy, pełne ręce pracy, naprawiała nawierzchnię, jak to na wiosnę, dróg w miejscowościach Wólka, Krzykowska, Aleksandrów, Dębniak, Władysławów, Ciosny, Wykno, Szymanów, Łączkowice, Łominy, Mącznik, Józefin. Zakończyła prace remontowe malarskie, remontowo-malarskie w Goku w Ujeździe. Uporządkowali panowie teren działki przy ulicy Kościelnej w Ujeździe, jak również działkę gminną przy ulicy Parkowej w Ujeździe, las przy Krejzlu. Przygotowaliśmy na potrzeby przyjęcia uchodźców z Ukrainy pomieszczenia w Świetlicach, w Skrzynkach i Przesiadłowie. Zamontowaliśmy nowe znaki drogowe informacyjne przy drogach i placach gminnych. Wykonywaliśmy, w sensie panowie wykonywali prace porządkowe w miejscowościach Ujazd, osiedle Niewiadów oraz przy wiatach przystankowych na terenie całej gminy. Panowie wycinali również zakrzaczenia na działkach gminnych i w pasach drogowych w szeregu miejscowości na terenie naszej gminy. W kontekście teraz tematów związanych z funduszem sołeckim, zagospodarowanie działki w Bukowie. Otóż, moi drodzy, postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy na wykonanie altany. Właśnie przy Świetlicy w Bukowie wpłynęła tutaj w toku postępowania jedna oferta. W związku z faktem, iż wartość oferty znacznie przekroczyła środki zaplanowane w budżecie, postępowanie zostało unieważnione. Zobaczymy, może przymierzymy się do ogłoszenia raz jeszcze celem wyboru wykonawcy w określonej cenie. Do Józefina, do sołectwa Józefin trafił traktorek w ramach funduszu sołeckiego. Jest pani sołtys, Ania? Nie ma, ale widziałem się z nią ostatnio, bardzo się cieszy, także no i fajnie. Dalej, moi drodzy, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, jeżeli chodzi o oświetlenia uliczne. 29 marca podpisaliśmy umowę z firmą Procadia. I w ramach przedmiotowej umowy projektant przedłożył harmonogram prac projektowych. Do dnia 22 kwietnia projektant zobowiązuje się przedłożyć koncepcję budowy oświetlenia ulicznego. Tutaj mówimy o miejscowościach Józefin, Stasiola, Skolonia, Ujazd, ulica Wolborska. I kolejne tematy, moi drodzy, dokonaliśmy opisu przedmiotu zamówienia i ustaliliśmy wartość szacunkową w kontekście opracowania dokumentacji dla następujących zadań. To są zadania sołeckie, wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Bielinie, doposażenie placu zabaw w Bielinie, remont altany drewnianej w Bronisławowie, ogrodzenie działki w Bronisławowie, zagospodarowanie działki w Lipiankach i doposażenie placu zabaw w Maksymowie, remont świetlicy w Sangrodzu, zakup i montaż piłkochwytów w Sangrodzu, zagospodarowanie działki w Sangrodzu, modernizacja i doposażenie placu zabaw w Ujeździe, montaż urządzeń zabawowych w Wyknie. I dalej, moi drodzy, zleciliśmy wykonanie namiotu ekspresowego dla sołectwa Przesiadłów, zleciliśmy dostawę kosiarki spalinowej dla sołectwa Dębniak i zakupiliśmy narzędzia ogrodnicze na potrzeby sołectwa Ojrzanów. Dalej, moi drodzy, z takich interesujących tematów, tutaj z inicjatywy pani dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe szukamy dofinansowania celem budowy przy Ośrodku Zdrowia w Ujeździe windy, moi drodzy, i tutaj pani dyrektor prowadzi w tym celu działania. Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kontekście właśnie tej inwestycji. Kwestie promocyjne, miałem przyjemność być gościem programu Samorządni w TVP3 w Łodzi, w którym to programie mówiłem zarówno o budowie mieszkań w kontekście SIM-ów, jak również o odzyskaniu praw miejskich dla Ujazdu. Centralne uroczystości Dni Olimpijczyka, o tym wydarzeniu wspólnie z panem dyrektorem Urbańczykiem rozmawialiśmy na antenie Radio Fama.
Moi drodzy, mamy fantastycznych mieszkańców, którzy odnoszą sukcesy, chwalimy się tymi sukcesami. Aż 3 maski trafiły do ujeckich aktorów podczas 15 tomaszowskich teatraliów w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie. Gratulujemy. Tu pani Stasia, pani Halinka, młodszy kolega Dawid. Gdzie jest nasza gwiazda? Kolega Bogusław Bukowski, również gratulujemy bardzo serdecznie. Tak, nad całością czuwa dyrektor, pan Michał Pająk, dyrektor GOKU. I podobnie szkolna grupa teatralna Zozole, działająca przy szkole w Ujeździe, zdobyła srebrną maskę na przeglądzie teatrów amatorskich w ramach właśnie tychże teatraliów. Gratulujemy bardzo serdecznie. Pani Oliwia Duła z klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów została laureatką konkursu języka polskiego, dzięki czemu może wybrać sobie dowolną szkołę średnią w Polsce, a z egzaminu na koniec szkoły automatycznie uzyskała najwyższą ocenę. Moi drodzy, wspieramy właśnie nasze bąbelki, dzieciaki i młodzież, zarówno te, które trenują w UKS Orlik Ujazd. Tutaj podpisaliśmy stosowne dokumenty z prezesem i to jest pan Marcin, to chyba jest sekretarz albo skarbnik, może nawet, także z panem Marcinem Kociębą i z panem Arkadiuszem Knapem. Podobnie w kontekście Stali Niewiadów, tutaj też finansujemy młodzież, która trenuje w ramach tego stowarzyszenia, pan prezes Radosław Biedrzycki. Finansujemy, moi drodzy, również działalność orkiestry Dentej, która działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe. Tutaj też stosowną umowę podpisałem z prezesem panem Robertem Goździkiem. Za nami święta Wielkiej Nocy, wokół tradycyjnego wielkanocnego stołu. Projekt zrealizowany przez dyrektora GOK pana Michała Pająka przy wydatnym zaangażowaniu, współdziałaniu KOWR w Łodzi. To jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, którego szefem jest pan Janusz Ciesielski, który tutaj i był na tej uroczystości, wspierał finansowo, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Wypadło fantastycznie, także wszystkim osobom, które brały udział, jak również tym, które wspierały, bardzo serdecznie dziękujemy. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji, która polegała na budowie oświetlenia przy stadionie w Osiedlu Niewiadów, już zarówno i młodzi, i starsi piłkarze grają przy tym oświetleniu. Odbył się pierwszy oficjalny mecz. Fantastyczna atmosfera i przeżycia, które zostaną w pamięci na długo. Pierwszy w historii mecz przy sztucznym oświetleniu w Osiedlu Niewiadów i w gminie Ujazd. Ja kończę i dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Zanim przejdziemy do punktu 4, rozpatrzenie projektu uchwał i podjęcie uchwał, to ja się pomyliłem. I zamiast wprowadzić tę uchwałę pana wójta do porządku obrad, to ja już zapytałem, kto z koleżanek, kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały. Także chcę naprawić ten błąd i proszę, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały, o którą prosił pan wójt. Zagłosujmy jeszcze raz. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo i przepraszam. Przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał i podjęcia uchwał. Pierwszą uchwałą jest uchwała w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Czy do uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Było to przedmiotem komisji? Było. To proszę o opinię komisji. Komisja wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 12 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Określa się zakres pomocy udzielonej obywatelom Ukrainy przez gminę Ujazd i jej jednostki organizacyjne w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podlegający w szczególności na punkt pierwszy, zakwaterowaniu, drugi, zakupie środków żywności lub zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, punkt trzeci, w transporcie z miejsc zakwaterowania do placówek oświatowych, punkt czwarty, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, punkt piąty, zaopatrzenia w pomocy dydaktyczne i przybory szkolne, punkt szósty, wspieraniu procesu adaptacji, integracji oraz aktywizacji zawodowej, punkt siódmy, dofinansowania zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami. Ustęp drugi. Ustala się okres świadczenia pomocy w zakresie określonym w ustępie pierwszym do dnia 30 czerwca 2022 roku. Paragraf drugi. Udzielenie pomocy uzależnione jest od posiadanych środków finansowych na ten cel. Paragraf trzeci. Formy i tryb udzielania pomocy, o której mowa w paragrafie pierwszym, określi wójt gminy Ujazd. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2022 roku. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 54/418/22. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie wprowadzenia do realizacji programu pod nazwą Karta Mieszkańca Gminy Ujazd. Czy do uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Karta Mieszkańca Gminy Ujazd. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1909 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Wprowadza się na terenie gminy Ujazd program pod nazwą Karta Mieszkańca Gminy Ujazd, zwanej dalej programem. Ustęp drugi. Program jest elementem polityki społecznej i narzędziem promocyjnym skierowanym do mieszkańców gminy Ujazd, zwanych mieszkańcami i ma na celu pierwsze, poprawę warunków jakości życia mieszkańców, podpunkt drugi, zwiększenie i ułatwienie dostępu do obiektów użyteczności publicznej, punkt trzeci, poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem potrzeb i preferencji mieszkańców, podpunkt czwarty, wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnych mieszkańców, podpunkt piąty, kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego, podpunkt szósty, promocję gminy Ujazd jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się, podpunkt siódmy, rozwój gminy Ujazd poprzez zachęcanie zwłaszcza osób spoza gminy Ujazd do zamieszkania na jej terenie. Paragraf drugi, ilekroć w uchwale jest mowa o, podpunkt pierwszy, gminie i rozumie się przez to gminę Ujazd. Punkt drugi. Karcie. Należy przez to rozumieć kartę mieszkańca gminy Ujazd, uprawniającą jej do posiadacza do korzystania z ulg oferowanych przez podmioty biorące udział w programie. Punkt trzeci. Partnerze. Należy przez to rozumieć podmiot biorący udział w programie oferujący system ulg dla posiadaczy karty. Piąty. Rodzicu. Należy przez to rozumieć rodzica
rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub opiekuna prawnego. Punkt piąty. Dziecku należy przez to rozumieć dziecko własne, przysposobione oraz dzieci, nad którymi rodzice sprawują opiekę prawną, w tym rodzinną pieczę zastępczą. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Ustęp pierwszy. W ramach realizacji programu tworzy się system ulg w zakresie opłaty za usługi świadczone przez jednostki organizacyjne gminy Ujazd, osoby prawne określone w odrębnych uchwałach Rady Gminy Ujazd, zarządzeniach wójta gminy Ujazd lub porozumieniach. Paragraf dziewiąty. Środki niezbędne na realizację udziału gminy Ujazd w programie pokryte będą z budżetu gminy. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 54, łamane przez 419 przez 22. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie członkostwa gminy Ujazd w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Buduj Razem. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie członkostwa gminy Ujazd w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Buduj Razem. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1909 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Ujazd wyraża wolę pozostania członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Buduj Razem. Siedzibę w Ujeździe w okresie programowania 2021-2027 działającego zgodnie z wymogami określonymi dla lokalnych grup działania w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 czerwca 2021 roku ustanawiającym wspólnie przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego plus Funduszu Spójności, Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego, Akwakultury, także przepisów finansowych na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji, Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz zarządzania granicami polityki wizowej oraz deklaruję wolę współtworzenia obszaru lokalnej grupy działania Buduj Razem i przystąpienia do prac nad lokalną strategią rozwoju w ramach stowarzyszenia. Paragraf drugi. Organem uprawniającym do reprezentowania gminy Ujazd w pracach stowarzyszenia lokalna grupa działania Buduj Razem jest wójt gminy Ujazd. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 54, łamane przez 420 przez 22. Kolejną uchwałą jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujazd w roku 2022. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2022 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujazd w roku 2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 53 łamane przez 412 przez 22 Rady Gminy Ujazd z dnia 22 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujazd w roku 2022 wprowadza się zmiany, następujące zmiany. Punkt pierwszy. Paragraf trzeci. Punkt drugi otrzymuje brzmienie. O odławianiu zwierząt domowych, które ucierpiały wskutek zdarzeń drogowych. Punkt drugi, paragraf piąty. Punkt piąty otrzymuje brzmienie. Dokarmianie kotów wolno żyjących realizowane przez karmiciela realizuje wyżej wymieniony pracownik przy akceptacji właściciela terenu lub zarządcy nieruchomości. We wszystkie podjęte działania odbywają się z zachowaniem zasad współżycia społecznego. Punkt trzeci, paragraf 19, ust. 1 otrzymuje brzmienie. Gmina Ujazd sprawuje opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych ich udziałem. Punkt czwarty, paragraf 22 otrzymuje brzmienie. Środki finansowe na realizację zadań wynikające z programu zabezpieczone są w budżecie gminy na rok 2022 w wysokości 140 tysięcy złotych i planuje się ich wydawanie w następujący sposób. Punkt pierwszy, zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 84 tysiące. Punkt drugi, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 1000 zł, odławianie bezdomnych zwierząt 2,5 tysiąca zł, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt 2,5 tysiąca zł. Punkt piąty, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 1000 zł. Punkt szósty, usypianie ślepych miotów 350 zł. Punkt siódmy, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 2100 zł. Punkt ósmy, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 4900 zł. Punkt dziewiąty, plan sterylizacji oraz kastracji psów i kotów posiadających właścicieli, którzy zamieszkują na terenie gminy 40 650 zł. Punkt dziesiąty, działania edukacyjne 1000 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z koleżanek i kolegów jest za podjęciem tej decyzji? Uchwały, przepraszam. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 54 łamane przez 421 przez 22. Ogłaszam 10-minutową przerwę.
Przechodzimy do dalszej części dzisiejszych obrad. Przechodzimy do podjęcia uchwał. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Ujazd, obręb PGR Niewiadu, Mącznik, oznaczonej jako działka 200. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Ujazd, obręb PGR Niewiadów Mącznik, oznaczonej jako działka 200. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1909 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Ujazd położonej w osiedlu Niewiadów, oznaczonej jako działka numer 200 o powierzchni 00025 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych za podjęcie tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Otrzymuj numer 54/422/22. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, oznaczony jako działka 1353/1. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Ujazd, obręb Ujazd, oznaczony jako działka numer 1353/1. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Ujazd uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Ujazd położonej w ujeździe oznaczonej jako działka numer 1353/1 o powierzchni 00024 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta. Otrzymuje numer 54/423/22. No a mi tutaj już mi pokazuje, że mam, już, tak, pokazuje wyniki, urządzenie, nie? Zamknij. Obecny. Jeszcze raz. Głosowałem. Rafał. Uchwała została podjęta. Otrzymy numer 54/423/22. Kolejna uchwała jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd dla działek
numer ewidencyjny 255/7, 255/6 oraz część działek numer ewidencyjny 255/4 i 334/2, 256/2. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia komisji? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd dla działek numer ewidencyjny 255/7, 255/6 oraz części działek numer ewidencyjny 255/4, 334/2, 256/2 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Gminy Ujazd uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd dla działek o numerach ewidencyjnych 255/7, 255/6, obręb Ujazd oraz części działek o numerach ewidencyjnych 255/4, 334/2, 256/2, obręb Ujazd, zwany dalej planem. Paragraf drugi. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Otrzymuje numer 54/424/22. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ujazd na lata 2022-2037. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu? Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Ujazd na lata 2022-2037. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 punkt 9 litery e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Ujazd na lata 2022-2037 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wprowadza się zmianę do wykazu wieloletnich przedsięwzięć gminy Ujazd na lata 2022-2026 obejmującego limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Przyjmuje się objaśnienia zmian przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2037 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z koleżanek i kolegów radnych za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 54/425/22. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Ujazd na rok 2022. Czy do projektu uchwały są jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Opinia Komisji Budżetu? Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Ujazd z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ujazd na rok 2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i punkt 9 litery d artykułu 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Zwiększa się plan dochodu budżetu gminy Ujazd na 2020 rok o kwotę 1 312 845 zł.
w tym dochody bieżące o kwotę 680 807 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 632 038 zł. Ustęp drugi. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Ujazd na 2020 rok o kwotę 227 180 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 227 180 zł. Ustęp trzeci. Plan dochodów budżetu gminy Ujazd na 2020 rok po zmianach wynosi 55 642 347 14 zł. 14 groszy, w tym dochody bieżące w kwocie 45 873 033,63 zł 60 groszy oraz dochody majątkowe w kwocie 9 769 313 zł 54 grosze. Ustęp 4. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 ustęp 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2020 rok o kwotę 1 691 967 zł. W tym wydatki bieżące o kwotę 841 967 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 850 tysięcy. Ustęp drugi. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2020 rok o kwotę 142 640 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 142 640 zł. Ustęp trzeci. Plan wydatków budżetu gminy Ujazd na 2020 rok po zmianach wynosi 74 580 9674 zł 95 groszy, w tym wydatki bieżące w kwocie 41 787 316 zł 99 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie 32 802 357 zł 96 groszy. Ustęp czwarty. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków majątkowych załącznik nr 3 do uchwały nr 49/385/21 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 grudnia 2021 roku określający limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Deficyt budżetu gminy wynosi 18 947 327 zł 81 groszy. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z punkt pierwszy. Zaciągnięty kredytu i pożyczek w kwocie 13 861 200 zł 78 groszy. Punkt drugi. Niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania sfinansowanego z udziałem tych środków w kwocie 85 747 zł 39 groszy. Punkt trzeci. Z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 w kwocie 4 061 776 zł 4 grosze. Punkt czwarty. Niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu odsetkami, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 603 zł 60 groszy. Paragraf 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 22 723 960 zł 85 groszy oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 3 776 633 zł 4 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecone odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Załącznik nr 11 do uchwały nr 49/385/21 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 grudnia 2021 roku określający plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ujazd. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta, otrzymuje numer 54/426/22.
Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Zapytanie i wolne wnioski radnych oraz odpowiedzi. Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zakończenie sesji. Zamykam 54. sesję Rady Gminy Ujazd. Dziękuję Państwu za przybycie, za miło spędzony czas.